Jesteśmy na tropie wymiany podmianki biało-czarnego orła, który Wrocław miał w herbie od 1948 do 1990, czyli przez cały PRL. Lewa strona była biała, prawa czarna. Na takiego orła całkowicie czarnego. I od tego czasu zaczęły się wielkie nieszczęścia dla Wrocławia. Zdemontowano cały przemysł, między innymi Pafawag. Przypomnę, największy zakład produkujący tabor kolejowy w Europie. I inne zakłady pracy, tak naprawdę wszystkie praktycznie przemysłowe zakłady. Tutaj zostawiono tylko tego jednego Henryka, nie wiemy który, bo możemy się doczytać opisu, z czarnym orłem jako dowód na to, że ten orzeł ma być czarny. No, chyba coś tu niepoprawnego jest jednak w tym. Ja coś tak czuję, że tu coś jest... Oczywiście, że lepiej by było, gdyby przewodnik do nas przyszedł i nam to opowiedział. Może coś z ulotki przeczytamy. Na ścianach są płyty nagrobne Jadwigi, która zmarła w 1318, córka księcia Henryka II. Okwa, córka księcia Poznańskiego, zmarła w 1298. Ale gdzie te groby są, bo to są płyty nagrobne wyraźnie. Elżbieta zmarła w 1507, czyli bardzo długie czasoprzestrzenie od jednego do drugiego. I taki orzeł jak tutaj Bolko, idziemy bliżej do światła. Takiego orła miał Wrocław. Widzicie Państwo, nie, czerwony. Biały na czerwonym tle. Czerwony na białym tle. To jest Bolko Świdnicki. No i inne płyty nagrobne są umieszczone, ale gdzie są groby? I jeszcze ta jest dosyć ciekawa płyta. Anna zmarła w 1343. Witraż, ale to wygląda na późniejsze. Jeszcze jedna Anna zmarła w 1265.